Witam, tutaj Avalkis, to jest Prison Architect. I teraz tak, zrobiłem już tutaj blok ten więzienny cały. Miałem tylko małe problemy, bo zamknęli mi tutaj w środku gdzieś kupkę cegieł i dlatego jeszcze nie wszystkie cele są wybudowane. Ale już właśnie znalazłem ten problem, bo miałem pewien problem, żeby ten problem znaleźć. No i już znalazłem i teraz już powinno być cacy i zaraz powinienem dostać... A nie, już dostałem, dobra, bo jest już 201. Przed chwilą jeszcze nie miałem, 20 tysięcy... LOL? Raise your prisoner capacity to 200. Ja już niby mam 201 capacity, a tutaj jest, że 200. Okej. Okay. Nie wiem, czemu mi się to jeszcze nie odblokowało, ale dobra, zaraz zobaczymy, jak mi jakieś cele jeszcze tu zrobią. Może gra wtedy ogarnie. Zauważyłem też, teraz tego nie widać akurat, ale zmieniła się tekstura bekonu, czy tam jakiegoś boczku, czy co to tam było, to tutaj jest. Tutaj troszeczkę to inaczej wygląda, już ugotowane. No i tak sobie się, o, jakaś aktualizacja, to ciekawe, czy coś jeszcze dodali. No i się okazuje, że dodali. Jest to pokój pod tytułem sklep. I ten sklep, właśnie jeszcze dokładnie nie wiem, jak działa. Próbowałem go przed chwilą postawić, za bardzo mi nie chciało to funkcjonować. Ale myślę, że już wiem mniej więcej, jak się tym posługiwać. Tylko, że potrzebowałem do tego najlepiej jakieś osobne w ogóle pomieszczenie. Kurczę, nie chcę tutaj nic budować, bo tu bym taki supermarket mógł nawet wypasiony zrobić w sumie. Ale tutaj chciałem dać drugi warsztat później, jak już... Chociaż nie wiem, ilu mam w tej chwili więźniów, którzy potrafią się posługiwać piłą i tym całym stołem. Czemu ten cell block D mi się nie chce zrobić? Mogę to anulować i na przykład jeszcze raz zrobić, wystartować. In progress. 92% cały czas. To nie wiem, o co chodzi. Chyba, że na przykład teraz też w to się wlicza przykładowo holding cell. No ale tu mam więcej łóżek niż te... Mam 93%. No to nie, no to zrobimy jeszcze tutaj, dokończę ten blok więzienny i to się powinno samo ogarnąć, mam nadzieję. Ups, chyba to włączyłem, a nie chciałem nawet. No ale dobra. Musimy im serwować przez 2 dni pojedynczy posiłek niskiego, powiedzmy... No. Że tylko jeden, powiedzmy, typ żarcia, jakiś tam kluski czy coś. To jest chyba w... Gdzie to może być? Programs? Grants? Nie. Needs? Jobs? Intake? Prisoners? Valuation? Finance? No gdzie to było? O, tu jest. W policy. Dobra. Low quantity, low variety. Tak. I musi być posiłek jeden dziennie. Czyli ja na przykład jeden eat wywalę i zmienię to na... Czas wolny. Tylko muszę później pamiętać, żeby to z powrotem zmienić. Bo to nie jest zbyt dobrym pomysłem ustawianie czegoś takiego na dłuższy czas, niż jest to absolutnie konieczne. No i teraz tak, ten supermarket. Może tutaj go zrobię, bo tutaj mam w sumie pusty budynek już od jakiegoś czasu. No i to by mogło już coś tutaj powstać. Dobra. To jest stosunkowo wąskie, ja tego nie chcę całego zajmować. Zajmę tego mniej więcej połowę. Tak. Obiekty, tutaj będą jedne drzwi, a tutaj będą drugie drzwi do czegokolwiek, do czegoś, co tam będzie kiedyś. Dobra, czas sobie przyspieszę, żeby oni mi te drzwi zrobili. A za ten czas to ja tutaj wyznaczę normalnie nową ścieżkę. Żeby było ładnie, ślicznie. Tu oni coś mieli chyba zbudować, nie? Czy to jest tylko plan? To jest chyba tylko plan. Dobra. Ścieżka będzie szła aż tutaj. Tu będzie wyjście, kogoś tam widzę prądem pieszczą. Dobra, tutaj będzie trawsko. Tutaj będzie trawsko. Tak zapuściłem te okolice trochę. Znaczy nie zapuściłem, w ogóle tu nic z tym nie zrobiłem. Tylko budynek jest postawiony, a dookoła chaszcze. Straszliwe po prostu. Teraz będzie ładniej. Dobra, tu jeszcze paving stone przy wejściach. Na szczęście moja armia robotników sobie z tym raz, dwa się z tym uwinie. Dobra. Tu jeszcze do tego nowego sklepu też dociągniemy ładną ścieżeczkę. Śliczną, piękną. I tutaj nie mają oczywiście prądu, bo najbliższy prąd jest gdzie? No dosyć daleko.
Dobra, no to weźmiemy go stąd. Pójdziemy tutaj drogą. Tutaj wjedziemy do środka i jeszcze do tego pomieszczenia też. Tak, na zaś. Wody tam raczej potrzebować nie będę. Autosaving, jej. Dobra. Teraz tak, jeżeli to miał być sklep, muszę tu sobie oczywiście to zaznaczyć. Teraz tak, potrzebuję tutaj mieć stół, shop shelf i coś tam. Adjacent to room potrzebuję mieć. Coś tam jeszcze. Dobra, shop shelf. To są półki sklepowe, jak mam rozumieć, bardzo podobne do tych, które są w bibliotece. Dobra. Ciach, ciach. Ups. Ciach, ciach. I tyle mi wystarczy. O, to może usuniemy. Bo tutaj jeszcze muszą być stoły takie zwykłe, o. Table. Pick. Pick. Tutaj jeszcze damy stolik. I teraz jeszcze prawdopodobnie adjacent to room, to co tutaj widać, no to powinno być... Powinien być ten shopfront. I ten shopfront, on powinien być przy... Tak jakby przy tym pomieszczeniu w ścianie. Jakkolwiek dziwnie by to nie wyglądało, no to to jest tak jakby obsługa tego sklepu i on tu ma taką szybkę, jakby się bardzo przyjrzeć. No i to jest tak jakby po prostu okienko w ścianie takie, taki drive-thru. I kogoś mi tam chyba spałowali na amen. Co się tutaj dzieje? Widać, że już nie są za bardzo zachwyceni tymi posiłkami chyba. Pytanie jest następujące, czy oni w ogóle wyrabiają tutaj w tej kuchni z gotowaniem posiłków? Czy oni w ogóle mają gdzie siedzieć? Bo mam w końcu 173 więźniów już, nie? Chyba będziemy musieli sobie drugą stołówkę zaraz gdzieś zrobić. Ja sobie może... Nie, jeszcze nawet nie muszę wykupić żadnego gruntu. Tutaj sobie na górze zrobimy później pomieszczenie z nową stołówką, bo tutaj już się naprawdę zagęszcza ruch. Kucharzy mam dosyć, bo kucharzy miałem w ogóle i tak pozwalniać trochę, bo oni tak byli awaryjnie tylko. Ale to dobrze, że mam tylu, bo jak tam będę miał stołówkę, to już po prostu nie będę musiał zatrudniać nowych. Tylko już będą przeszkoleni tutaj w boju. Wiem, że to nic nie daje, ale w sumie mogłoby dawać. Jeszcze zatrudnię sobie dwóch ogrodników, bo widzę, że tutaj troszeczkę chaszcze mi urosły też na tym chodniczku. Jak tam, 50% więźniów zostało nakarmionych. No to jest trochę kiepsko. Szczególnie, że już się chyba czas żarcia kończy, no właśnie. Także 50 tylko się najadło. Reszta nie bardzo, to jednak na pewno muszę tutaj zrobić zaraz tę nową stołówkę. Dobra, aha, bo to jest na czerwono, bo tu jeszcze nie postawili tego, dobra. Idzie z tym czymś. I tak. Dobra. I teraz się pokoik ogarnął. I teraz tak, tu shop goods, store in table, coś tam, tak? Tu przenieśli jakieś różne rzeczy. I teraz tak, więźniowie, którzy tutaj mogą pracować, z tego co zdążyłem się dowiedzieć, mogę tutaj 9 zatrudnić. Część z nich będzie chyba sortowała te rzeczy, tak samo jak na przykład w bibliotece to działa, tak tam sortują, teoretycznie przynajmniej sortują, bo tutaj nie widać, żeby się tu zbyt dużo działo. Chyba, że im się miejsce na półkach po prostu skończyło, też tak może być. To tutaj będą to układać na półkach i prawdopodobnie sprzedawać, gdyż tu sobie jeszcze tylko zrobię szybciutko takie podejście, taki chodniczek, bo potem zapomnę. Teoretycznie więźniowie teraz podczas pracy mogą zarabiać pieniądze. Tak jest. Jak klikniemy sobie na kogoś, ja może sobie pauzę zrobię. Klikniemy na kogoś, no to się pokazało tutaj coś takiego jak cash. I ten tutaj pan ma przy sobie 2,89 dolara. Ten nie ma nic, ten nie ma nic. Ten ma 1,21 dolara, 8 dolarów. O, proszę bardzo. Mark Scott. On pewnie gdzieś pracuje tak w takim fajnym miejscu. Kto tu coś jeszcze ma? Ten nie ma nic, 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 nic. No bo dopiero pierwszy dzień jestem w tym więzieniu po tym update'cie, więc tylko niektórzy gdzieś tam pracują. Kto jeszcze coś pracuje? Ten ma 2,60 dolara przy sobie, ten ma 11 dolarów ponad, łomatko. Chyba komuś coś zajęło, bo nie wydaje mi się, żeby tak szybko zarobił. Ten ma 9,80 dolara. No i teraz właśnie, jeżeli nasi więźniowie gdzieś pracują, to musimy im wypłacać pieniążki. Tutaj też gdzieś powinno to być wypisane.
Staff wages, workman wages, nie wiem gdzie to było, staff, guard, administrator, food, prisoner wages, o jest właśnie, $117, aż $117 im zapłaciłem, no. Dobra, także to nie są oni zbyt wymagający, no i mogą sobie kupować teraz rzeczy w sklepie, nie wiem czy to im jakieś tam statystyki, rozrywki czy czegoś podwyższa. Wiem tylko, że tutaj mogę sobie jeszcze dać jakąś kamerkę, bo tutaj tak troszeczkę jakby nic nie widzę w tym rejonie. Tu też obok zaraz widzę, tylko że ktoś mi tam jakieś podłogę wycierał, no właśnie. Dobra. Jak mi tu coś przyjdzie zaraz, bo ja chcę zobaczyć jak to tam wygląda. Jeszcze chyba jeden dzień i będę mógł im normalne posiłki robić. A tymczasem to ja tutaj zrobię kolejny taki mały budyneczek. I ten mały budyneczek będzie miał w środku oczywiście stołówkę też. Moment, raz, dwa, trzy, cztery. Tak. I to zrobię gdzieś mniej więcej, nie wiem. Co to może być? To może być stołówka, jakieś prysznice w środku, jakiś common room jeszcze jeden. I czy oni czegoś jeszcze potrzebują tak do szczęścia? Parole mi się ostatnio skończyły z tego, co też zdążyłem zauważyć. Dobra, zbudujemy takie wielkie, a co? Stać nas, kurczę, 72 tysiące funduszy, czemu nie? Tylko szkoda, że tu tyle drzew jest. Chociaż w sumie dobrze, bo będą mieli co z tym drewnem tutaj robić. I chyba się zmieniła troszeczkę tekstura desek i tablic rejestracyjnych. Tak mi się coś wydaje, że to też troszeczkę jakby zmienili. No, nie wiem. Dobra. Czy kamerkę mi już postawili? Czy ja ją mogę już podłączyć? Jeszcze nie. Ale już idzie jeden gościu z tą kamerką. Widzę, że tu się już coś dzieje. On tu jakiś chyba ustawił jakiś szampon czy coś. Dobra, jak tam? Niech mi ten robotnik tu przyjdzie, bo chcę zobaczyć, co się tu dzieje. No, targa tu jakieś te... nosi jakieś rzeczy. Dobra, tu jakieś czasopismo niesie, tu jakąś książeczkę. Co on robi? A, może jakiś te inwentaryzacja czy coś rzeczy. Z taką książeczką chodzi jeden gościu. Dobra. Utilities, tę kamerę trzeba podłączyć. Connect. Maszynkę podłączamy do. Tylko czy ta maszynka jedna mi ogarnie tutaj to wszystko? No właśnie, chyba nie. Jedna maszynka ma chyba 8 slotów, tak jakby. A tu mamy już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. No właśnie, bo widzę, że jedna kamera tak ona tak przeskakuje o jedną kamerę, także nie zawsze wszystkie są aktywne. Ja bym sobie musiał tutaj drugi monitor postawić. Obiekty, CCTV monitor, ojejku, jakie to jest duże. Dobra, ten filing kabinet bym musiał przesunąć gdzieś. Chociaż nie, mogę na przykład ten CCTV monitor postawić tutaj. Trochę tu ciasno się zrobiło, ale... Powiększymy im pokój, zrobimy im większy troszeczkę niedługo. Dobra, chyba że osobny pokój do monitoringu. Jak tam im idzie tutaj budynek? No, tam jeszcze troszeczkę im to zajmie. Sobie czas przyspieszę. I tu widzę, że już ktoś coś kupuje. Coś kupił. Gostek. Tylko już teraz nie wiem, który to był. I nie wiem nawet, co mu wzrosło, jakie statystyki, a ten coś kupuje. Żarcie mu rośnie. Z tego, co widzę. Tak? Ktoś tu umiera z głodu, widzę. A nie, nie rośnie żarcie, tylko jest głodny bardzo, tak? Nie wiem, ty tu chyba idziesz do sklepu, tak? Shopping, tak jest. Freedom chyba mu rośnie, czy to jest już potrzeba freedom? Nie mam pojęcia. Ale dobra, pokoik jest, działa, kamera co prawda nie jest podłączona, mogę ją podłączyć w sumie już do tego, nawet do tego starego monitorka. Przynajmniej będę czasami widział tutaj cokolwiek. Co się tu dzieje? Ktoś tam czegoś do kieszeni nie ładuje. No i dobra. Ja chciałem jeszcze zrobić parole, bo wspomniałem. Tutaj mamy 29, którzy są w kolejce do paroli, a parole mamy tylko jedne tutaj. W całym tym więzieniu śmiesznym naszym. Także warto by było tutaj zaraz zrobić te parole. Tylko nie wiem, czy te parole mogą być, w jednym pomieszczeniu może być więcej stolików i czy to zadziała, czy tylko jeden stolik na jedno pomieszczenie. Pomieszczenie jest 5 na 5.
Więc teoretycznie mogłoby się zmieścić. Mogłyby się nawet dwa soliki zmieścić w jednym najmniejszym pomieszczeniu. Dobra. Programs. Czy ja te parole Hearing mam jakieś... Mam cztery, tak? I kolejnych nie uruchomię, bo wszystkie pokoje są zajęte. No, 25 mamy w kolejce, to trzeba to szybciej zrobić, bo się nam zapcha dokument. Nie będziemy mieli po prostu więźniów, którzy już mogliby sobie iść z tego więzienia, ale jeszcze dalej siedzą, bo nie mają za bardzo wyboru. Albo wiecie co, nie, ja sobie tutaj te parole zrobię. Tylko tak, tutaj mi się za dużo tego nie zmieści. Niestety. Mam trochę nierówny pokój, dobra, to nie, to będzie coś innego. Nie, dobra, ja sobie to przyspieszę, niech oni tutaj to szybko zrobią. Drzwi jakieś, byle jakie, damy zaraz tutaj na wejściu. Powiedzmy, że to będzie wejście. Tu jeszcze jakieś drzewa widzę w środku rosną. A oni wszyscy teraz noszą drewno do magazynu. No i jeszcze kilka kratek podłogi. I ostatnia kratka podłogi i powinno się... Chyba, że dwie, nie, jedna kratka tutaj. Tu. No. I? No. O, idzie. Idzie i od razu wszystkie światła pousuwam, bo te światła to jest bzdura. Tak jak one się automatycznie robią, to jest do dupy. I dobra, utilities, od razu tutaj kablaron pociągnę do środka. Tu czemu mi jednego nie zrobili? No tutaj do środka kabelek. No i teraz tak, stołówka tu gdzieś będzie po lewej stronie, po prawej będą parole, bo to muszę na początku zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Tak, jedne. Drugie. Robię to 5 na 5? Robię to 5 na 5, dobra. Dwa tutaj, 5 tutaj, tu w środku. 5 tutaj, 5 tutaj. O, idealnie, nawet bez mierzenia mi idealnie wyszło. Kurczę, to lubię. To lubię. Dobra, tutaj drzwi. Pyk, 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 pyk. Światełka też damy tutaj po jednym światełku. Tu. Teraz tak, pokoików na razie nie wyznaczę, bo nic nie widzę, ale obiekty mogę tu wstawić, czyli mogę wstawić te visitor table. Zrobimy to na przykład tak, w tę stronę, żeby to w miarę wyglądało. Tak, i tu jeszcze damy okienka też. Window, large window czy zwykły window? Zwykły window damy bez przesady. Ciach, ciach, ciach. I proszę mi to budować czym prędzej. To sobie schowam, bo mi to tam przeszkadza. Chociaż nie, bo chcę widzieć, kiedy w końcu mi te posiłki się ustabilizują. Znaczy nie ustabilizują, już mi się to zrobi. Eksperymenty swoje tam sobie zrobią. Proszę mi to zbudować, bo ja tutaj potrzebuję pokoje sobie zrobić jak najszybciej. Niech mi tych więźniów zaczną wypuszczać. Co ja jeszcze tutaj mogę w międzyczasie zrobić? No pokoje. Chciałem jeszcze zrobić pokój z te całe egzekucje. Ale myślę, że to sobie zostawimy na następny odcinek już. Bo też nawet do końca nie wiem jak to działa. Czy po prostu co jakiś czas mogą, zdaje się, przyjeżdżać więźniowie tak zwany death row. I oni tam mają jakiś czas do po prostu egzekucji. Ich trzeba gdzieś tam uskitrać w jakichś celach specjalnych. No ale na razie dostępny mam zero ich. Także nie wiem czy oni dopiero zaczną przychodzić jak będę miał już ten pokój. No chyba tak, bo nie ma, jak nie mam infrastruktury to czemu mieliby przyjeżdżać. No to najpierw zrobimy pokój i potem będziemy kombinować. Dobra, ten kabel tu jest za daleko, bo tutaj nie ma jeszcze kawałka. O, dobra. Jest światłość, stała się światłość, dobra. Rooms, parole, tyle pokoików na pewno mi wystarczy, żeby wszystkich więźniów obsłużyć. Raporty, teraz od razu odpalimy tutaj programy. Parole Hearing. Pyk, 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 proszę bardzo. Tyle czy jeszcze więcej? Wystarczy tyle. Jak teraz wygląda plan lekcji? Jestem bardzo ciekawy. Ohoho. Dobra. Pokoi mam chyba wystarczające na te całe parole. Dobra. Czy jakieś interesujące programy mogę tutaj jeszcze rozpocząć? BHP w kuchni, BHP w warsztacie. Nikt tam za bardzo nawet nie chodzi. Behavioral therapy. Widzę, że jest dosyć pożądanym zajęciem i mogę, już nie mogę tutaj tego robić, ale dwa zajęcia dodałem, to może tam trochę się przynajmniej rozwinie.
Leczenie uzależnień mogę rozpocząć. To jest chyba zakończone, czy dopiero się rozpoczyna kwalifikacja tego strażników do korzystania z paralizatorów, nie wiem. Są te całe parole śmieszne. Spiritual guidance, czyli takie jakby tutaj nauczanie, jakaś etyka, coś takiego powiedzmy. To też tam się w miarę aktualnie, w miarę na bieżąco się tam to wszystko zaspokaja, mogę tak powiedzieć. Nie wiem. Dobra, tutaj trochę ciemnica jakaś jakby jest. Ja bym chciał gdzieś zrobić większy może pokój teraz dla tych strażników z tymi wszystkimi kamerami. Bo tam mają tak bardzo kameralnie w tym pokoiku. Czy najpierw zrobić stołówkę i potem wypełnić wolne przestrzenie małymi pokoikami pod tytułem na przykład strażnicy właśnie. Bo wkurza mnie właśnie to, że ta kamera tak mryga, bo co chwilę się któraś kamera wyłącza. Wyłącza. Przepraszam. Najmocniej przepraszam. Dobra, no bo innych pokoi za bardzo nie potrzebuję mieć, chyba żeby tutaj zrobić ten cały, tę całą egzekucję. No jakiej wielkości to w ogóle musi być? Execution. Aha, nie ma wielkości wymaganej. No dobra. No to może tutaj zrobimy takie coś. Takie pokoiki. Tylko tak. Tak, żeby to miało ręce i nogi. To tutaj zrobimy pokój strażników, a tutaj zrobimy execution room, na przykład w ten sposób. Dobra, tu będzie staff door. Czy staff door chce mieć też przejście przez sklep? U strażników? W sumie czemu nie? Dobra, i tutaj jest, tu też będzie wejście do pokoju egzekucji, załóżmy. Niech oni to sobie zbudują. Ja tutaj teraz tak, stąd mogę wymontować w sumie ten monitor, z którego ktoś mi korzysta mimo tego, że nie jest nawet podłączony do niczego, do żadnych kamer, ogląda bardzo ładny czarny ekran. Ja za to mu płacę, to jest najgorsze. Dobra, niech oni go wymontują, a ja sobie go zamontuję już tutaj w tym nowym pokoju. I czy będzie wymontowany zaraz? Czy długo, skomplikowane to pewnie jest, dobra, żeby to wszystko podłączać. Dobra. Obiekty, CCTV, monitor. Jakby to fajnie tutaj postawić. Jeden damy tutaj, a drugi damy tutaj monitor. Może podsłuch też wsadzić? Czy ja chcę podsłuchiwać moich więźniów wszystkich? Czy mam w ogóle odpowiednią ilość budek telefonicznych? Chyba tak, bo tu są cztery, tu są cztery. Tu są trzy, dobra, to budki mam. Nie, dobra, podsłuch sobie na razie daruję, może kiedyś. Monitor, co jeszcze było potrzebne w pokoju ochrony? Security. Office desk, chair, filing cabinet. Ja sobie to tutaj też zrobię, to dalej pokoik. Office desk. Zrobię takie ładne biuro tutaj. Tylko może już nie muszę mieć trybu turbo. Dobra. Stolik. Krzesło. Za dużo tych krzesł trochę, ale... Oj tam. I przed tymi monitorami też będą mieli krzesła, żeby było wygodniej. To jest w sumie dobry pomysł. Dobra, i filing cabinet. Tutaj damy dwa. No i tutaj może jeszcze im fotel damy taki, o. Proszę bardzo. Takie będą mieli luksusy tutaj. No i jeszcze wypadałoby też rzucić na to trochę światła. Tu są co prawda jakieś tam lampki, ale... zupełnie z dupy. Dobra, i tu jeszcze prąd potrzeba doprowadzić do tych urządzeń. Na szczęście mamy tutaj niedaleko kablaronik. Dobra, niech tam sobie budują. I chyba tutaj będę też musiał potrzebować... świetnie. Będę też potrzebował w tym pokoju egzekucyjnym dużej ilości prądu. A nie wiem, co na to moja elektrownia. Moja elektrownia na to daj panie spokój. Czy ja mam drugą elektrownię? Mam drugą elektrownię tutaj. Ta też daj panie spokój, równie dobrze. Więc chyba sobie zrobię zaraz trzecią. I ta trzecia elektrownia będzie mi zasilać... mógłbym nią zasilić tutaj teren, bo zobaczę, że będzie kuchnia, która też dosyć sporo tego prądu wcina. Więc... jak tutaj te kable idą? Ja sobie może tutaj zrobię taki mały budyneczek. Taki mały, niepozorny budyneczek. Tutaj damy sobie fundamencik.
Taki oto niepozorny budyneczek. I w tym oto niepozornym budyneczku będzie elektrownia i jakiś, powiedzmy, kolejny magazyn nieduży. To tu muszę pokryć. Wow, ale kogoś tam sprądowali. Właśnie, jak tam nasze badania? Czy jeszcze... No, jeszcze nie. Przez 2 dni! To już chyba minęło więcej niż 2 dni od czasów początku tego eksperymentu, nie? Zapisuję. No. I zdecydowanie muszę popracować nad... żarciem. Bo zaraz będę miał znowu małą rozróbę, tak mi się coś wydaje. Ale spokojnie. Na razie jest wszystko dobrze. Tu mam już pomieszczenie gotowe, cały budynek gotowy. Jak widać, przesłuchania w pełni. Ochrona tutaj na razie przyszła, ale się na razie obijają. Bo najpierw muszę usunąć to wszystko. Dismantle, dismantle, dismantle i pokój też usunę. Niech oni się już przeniosą tam do nowego pokoju, nowego biura. Na pewno będą zadowoleni z przeprowadzki. Tutaj mają dużo lepsze warunki jednak do życia, do pracy i tak dalej. I ja im nawet tutaj zaraz jeszcze podłogę zrobię drewnianą, panele drewniane będą mieli na bogato, proszę bardzo. I jeszcze powiem więcej, ja tutaj zrobię okno, a tutaj zrobię takie duże okna. Co prawda będą mieli widok na ścianę po drugiej stronie i zapachy z prysznica, no ale zawsze coś, nie? Dobra. Tryb turbo. Niech oni tu przyłażą, ci strażnicy. I ja podłączę te kamery wszystkie. Bo tam jeszcze cały czas, dobra, bo się zdziwiłem, że jeszcze to cały czas funkcjonuje. Ten to rozmontowuję i zaraz wszystkie kamery powinny zgasnąć. Powinienem widzieć ciemność dokładnie i ktoś mi znowu wykitował. To jest dosyć przykre. Dobra, rozmontowali. Kamery przestały działać, dobra, to muszę je szybko podłączyć. Ale to już sobie zrobię poza odcinkiem. W następnym odcinku będziemy mieli pokój ten taki do egzekucji oraz będziemy robić kuchnię nową. Także to by było, no i elektrownię. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie i na razie.